Dzień dobry Państwu, moje nazwisko Adam Miarka. Będę miał przyjemność przedstawić Państwu dzisiejszy temat pod tytułem Jak uniknąć Alzheimera. Będę chciał mówić o tym, czym jest choroba Alzheimera. Będę chciał też pokazać, że prognozy są takie, że do 2050 roku liczba chorych na chorobę Alzheimera potroi się, więc jest to już poważny problem społeczny i będzie ten problem jeszcze bardziej narastał. Dlatego warto jest, abyśmy już dzisiaj i to osoby w każdym wieku zaczęli stosować pewne zasady profilaktyki, które pomogą nam uniknąć tego problemu, również pomogą uniknąć tego problemu naszym bliskim. Będę chciał mówić szczególnie o jednym badaniu, które w Stanach Zjednoczonych było przeprowadzone. To badanie było takie bardzo przełomowe i pokazało pewne niezwykłe rzeczy. Pokazało przede wszystkim to, że jest nadzieja. I chociaż nie ma na moją wiedzę lekarstwa na chorobę Alzheimera, aby można było ją wyleczyć, są lekarstwa, które mogą spowolnić przebieg tej choroby, ale co jest piękne, to stosując zasady profilaktyki możemy tej choroby uniknąć i to możemy zacząć stosować te zasady w życiu już od najmłodszych lat. Będę chciał pokazać też, że to jak nasza młodość i nasze życie przebiega w młodości ma niesamowity wpływ na to, co będzie się działo w jesieni naszego życia. Ale na początku kilka takich informacji na temat choroby Alzheimera. Jest to postępująca degeneracyjna choroba ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzująca się występowaniem otępienia. Otępienie to inaczej takie drastyczny spadek możliwości umysłowych i to otępienie ma charakter rozwojowy, funkcje umysłowe słabną z upływem czasu i ma charakter nieodwracalny. To osłabienie funkcji umysłowych jest znacznie większe niż mogłoby to wynikać z naturalnego procesu starzenia się. I w takim wypadku mówimy o właśnie chorobie Alzheimera. To jest troszkę bardziej jeszcze skomplikowane, ja będę chciał o tym jeszcze mówić troszkę później. Nazwa choroby pochodzi od nazwiska niemieckiego psychiatry i neuropatologa Alojza Alzheimera, który opisał tę chorobę w 1906 roku. W 1901 roku Alois Alzheimer po raz pierwszy zaobserwował u 51-letniej Augusty Deter chorobę nazwaną potem jego nazwiskiem. W jej przypadku pierwszym objawem były urojenia zdrady małżeńskiej, następnie rozwinęły się postępujące zaburzenia pamięci, orientacji, zubożenie języka i problemy z wykonywaniem wyuczonych czynności. Po 3 latach choroby pacjentka nie rozpoznawała już członków swojej rodziny ani siebie, nie była w stanie żyć samodzielnie i musiała zostać umieszczona w zakładzie dla umysłowo chorych. Alzheimer śledził przebieg choroby aż do jej śmierci w 1906 roku, która nastąpiła 4,5 roku od wystąpienia początkowych objawów. Ocenia się, że na świecie choruje obecnie na chorobę Alzheimera ponad 50 milionów osób. W Polsce jest to około 350 tysięcy. Zakłada się, że liczba chorych do roku 2050 potroi się i to jest zatrważające, szczególnie w krajach rozwijających się, tak jak jest to pokazane tutaj na tym wykresie. Kraje rozwijające się to te tutaj zaznaczone pomarańczowym słupkiem i tutaj ten wzrost jest o wiele bardziej drastyczny niż w przypadku krajów już rozwiniętych. Co jeszcze jest tutaj istotne? Tu są statystyki też po prawej stronie amerykańskiej, prognozy w zasadzie, które pokazują, jak w Stanach Zjednoczonych jest przewidywany dalszy rozwój tej choroby, szczególnie dla ludzi w wieku powyżej 85 lat. Jest tutaj drastyczny wzrost z czasem. Również koszty obsługi medycznej choroby Alzheimera również podobnie będą rosły. Takie są prognozy, tak jak tutaj widzimy. Wiek jest czynnikiem ryzyka w tej chorobie. Widzimy, że na tym wykresie po wyżej 60 do 64 lat to jest ledwie troszkę ponad 1% przypadków. W wieku powyżej 90 to już jest prawie 42%. Co jest ciekawe, to choroba dotyczy tego najbardziej niezbadanego organu ludzkiego ciała, jakim jest mózg, który waży zaledwie 1,3 kg, ale zużywa 20% wdychanego tlenu i 20% kalorii, które spożywamy, zużywa. Także mózg ma olbrzymie znaczenie dla naszego organizmu.
Ludzki mózg jest najbardziej skomplikowanym narządem we wszechświecie. To jest oczywiście dość odważna teza, ale myślę, że słuszna. Przeciętny mózg posiada około 100 miliardów neuronów, przy czym każdy z nich łączy się średnio z 7 tysiącami innych poprzez synapsy. W sumie takich połączeń jest, tutaj mamy liczbę z tak wieloma zerami, że aż robi to wrażenie. Te synapsy to są właśnie te miejsca zaznaczone na tej grafice tym rozświetleniem, gdzie następuje przeskok impulsu elektrycznego pomiędzy dwoma końcówkami komórek nerwowych. I te synapsy właśnie determinują, kim jesteśmy. Nasze myśli, odczucia, wyobrażenia, przeżycia i pamięć są wynikiem tego, co się dzieje w naszych synapsach, jak te połączenia nerwowe następują. Tutaj mamy pokazane w taki dość kontrastowy sposób po lewej stronie komórki nerwowe zdrowej osoby i po prawej stronie komórki nerwowe osoby chorej na chorobę Alzheimera. Już nawet taki pobieżne spojrzenie pokazuje, że coś dzieje się złego z tymi komórkami nerwowymi. Tam są takie splątania, również tworzą się takie bryły takich płytek. To jest tutaj też widoczne na tej grafice. Widać, jak te synapsy też w niektórych miejscach są rozłączone, stąd też problemy z pamięcią, z kojarzeniem. To jest dr David Snowden, pracownik naukowy Uniwersytetu Kentucky i Uniwersytetu Minnesoty, autor zakrojonego na szeroką skalę badania procesu starzenia się, a w szczególności choroby Alzheimera. On, szukając odpowiedniej grupy badawczej dla badań nad chorobą Alzheimera, zwrócił uwagę na pewną szczególną grupę ludzi. Tak zastanawiał się, kto byłby dobrą grupą badawczą i tak sobie pomyślał: zakonnice. Dlaczego? Będę za chwileczkę mówił. Tutaj widzimy doktora Snowdona, który w towarzystwie tych zakonnic często odwiedzał klasztor, który był wybrany do przeprowadzenia tego badania z tymi siostrami zakonnymi. Zakonnice są bardzo wartościową grupą badawczą ze względu na dużą jednorodność, co pozwala wyeliminować szereg czynników różnicujących dane osoby. Mają takie same warunki rodzinne, nie mają swojej własnej rodziny, żyją w takiej wspólnocie razem. Mają takie same warunki życiowe, taki sam status ekonomiczny, ten sam system wartości, te same przekonania religijne, taki sam poziom opieki medycznej, taką samą dietę i styl życia, również podobne zajęcia codzienne. Większość z tych badanych zakonnic w tym konkretnym zakonie była nauczycielkami. Mają też udokumentowaną historię życia w klasztornych archiwach, co jest też bardzo ważne, dlatego że jeżeli badania są prowadzone ze starszymi osobami, często jest problem z tym, żeby mieć takie długoterminowe wyniki badań z przeszłości tej osoby i żeby też wiedzieć, jak historia jej życia przebiegała. Także tutaj zakonnice były też pod tym względem wartościową grupą. To jest okładka czasopisma Time z maja 2001 roku. Na okładce widzicie Państwo zakonnice. I artykuł tutaj ukazał się podsumowujący 15 lat badań doktora Snowdona. Uwierz w to lub nie, ale ta 91-letnia zakonnica może Ci pomóc pokonać chorobę Alzheimera. To wielkimi literami tutaj napisane na okładce. Przełomowe badanie tej choroby rzuca nowe światło na przyczyny choroby oraz sposób jej zapobiegania. To badanie w języku angielskim nazywało się The Nan Study. Jeżeli Państwo będziecie zainteresowani sobie coś więcej poszukać, niestety w polskiej literaturze nie ma wiele na ten temat, a szkoda. Badanie na zakonnicach, jak jeden naukowiec i 678 sióstr zakonnych odkrywają sekrety choroby Alzheimera. To badanie, to długoterminowe badanie procesu starzenia się i choroby Alzheimera, które rozpoczęło się w 1986 roku. Na początku uczestnictwo w nim zgłosiło 678 sióstr zakonnych, które wtedy były w wieku 75 do 103 lat. Średnia wieku uczestniczek wynosiła 85 lat. W badaniu uczestniczyły siostry reprezentujące szerokie spektrum funkcjonalności życiowej i stanu zdrowia.
Doktor Snowdon był tym zainteresowany, żeby pomimo tej jednorodności grupy zakonnic mieć w tym badaniu osoby, które różnią się też właśnie swoim już stanem oraz wiekiem. Obejmowało ono siostry, które mając ponad 90 lat nadal pracowały pełnoetatowo jako nauczycielki. To może nas zdumiewać, ale tak było. Jak również siostry, które już w wieku ponad 70 lat były w dużym stopniu niesprawne, przykute do łóżka, miały trudności w komunikacji. Oczywiście, aby wziąć udział w badaniu, każda z uczestniczek musiała się zobowiązać do tego, żeby zgodnie z założeniami badania brać w nim udział i poddawać się pewnym badaniom regularnie. Każda z uczestniczek brała udział w corocznej kontroli swojego stanu zdrowia fizycznego oraz ocenie zdolności umysłowych, jak i w badaniu krwi. Oczywiście tego typu na szeroką skalę zakrojone badania najczęściej robią uniwersytety, dlatego że mają bazę specjalistów, ale też mają do dyspozycji do pomocy studentów, którzy też pomagają w takich pomocniczych czynnościach, jak przeprowadzanie właśnie ankiet i dbanie o to, żeby tutaj z tymi siostrami nawiązywać kontakt. To jeden ze studentów Uniwersytetu Minnesoty, który pomagał właśnie w tym badaniu. Dodatkowo każda z sióstr zobowiązała się przekazać po śmierci swój mózg do celów badań neuropatologicznych. To jest niezwykle ważne i może to być szokujące, że to, co w tej chwili tutaj widzimy na półkach, w tych pojemnikach, to są mózgi tych zakonnic, które zostały pobrane w wyniku sekcji zwłok. Jest to prawdopodobnie największa na całym świecie populacja mózgów przekazanych po śmierci do badań naukowych w ramach jednego badania. Tych mózgów tutaj było już zgromadzonych ponad 500, dlatego że to badanie też trwało przez ileś lat i kolejne siostry też brały w nim udział. Ten mózg, który tutaj jest poddany sekcji, ma duże takie komory, jamy, co jest znakiem, że organ uległ skurczeniu z powodu choroby. Dlaczego przekazanie mózgu po śmierci do badań patologicznych jest tak ważne w tym badaniu? Dlatego, że definitywna diagnoza choroby Alzheimera może być dokonana tak naprawdę dopiero po śmierci, poprzez określenie, czy w mózgu danej osoby wystąpiła wystarczająca ilość zmian patologicznych, by wytworzyć symptomy kliniczne, takie jak zaburzenia pamięci, zaburzenia percepcji, zaburzenia językowe, zaburzenia orientacji przestrzennej, zaburzenia w funkcjonowaniu zawodowym i społecznym. Także te dwa czynniki muszą być razem. Zmiany patologiczne w mózgu oraz te symptomy kliniczne, które są tutaj właśnie opisane. I to jest wypowiedź doktora Snowdona, który był w szoku, kiedy poznał się z tymi siostrami. I on już wcześniej badał osoby starsze i miał swój taki pogląd ukształtowany na temat, jak starsze osoby funkcjonują. I to jest jego wypowiedź tutaj. Moje wrażenie dotyczące sióstr, które po raz pierwszy spotkałem w 1985 roku, kiedy zaczynałem to badanie, nie uległo zmianie, mówi dr Snowdon. Obaliło to wszystkie moje stereotypy, jak 80-letnie i 90-letnie starsze osoby powinny się zachowywać. Mówi, że te siostry były nadzwyczajne. Wszystkie stereotypy, które miałem, jak starsze osoby funkcjonują, zupełnie zostały obalone. One były zupełnie inne. W ciągu ponad 150 lat istnienia zakonu School Sisters of Notre Dame, dlatego że tak nazywała się ta wspólnota zakonna, główną misją sióstr była edukacja. Siostry te spędziły swoje dorosłe życie ucząc innych i zapewniając różnego rodzaju usługi dla swojego kościoła i społeczności. Większość sióstr zgłosiła się na ochotnika jako uczestniczki badania, ponieważ wierzyły, że ich udział w badaniu pomoże innym unikać choroby. U podstaw ich działania leżała bezinteresowność. I to będę chciał dzisiaj bardzo mocno podkreślić. Widzicie Państwo, jakie szczęśliwe są te siostry, zadowolone, żyją w swojej wspólnocie i żyją przede wszystkim z przekonaniem, że robią coś dobrego, że robią coś, co dla nich ma sens. To jest jedna z tych sióstr, która zrobiła na mnie największe wrażenie, ma na imię Nicolette. Widzimy ją tutaj na trzech zdjęciach.
Nie wiedziałam, jak naprawdę to wszystko będzie, mówi siostra Nicolette, zaangażowana 101-letnia zakonnica, która jest jedyną spośród sióstr, które złożyły swoje śluby zakonne w 1925 roku, która przeżyła i pozostała w dobrej sprawności umysłowej. Ale pomyślałam, że jeśli nauka może coś zyskać z tego programu, to z radością będę w nim uczestniczyć. I ja myślę, że nikt z nas by się nie zdziwił, gdyby ta siostra powiedziała, no trzeba to zrobić, trzeba wziąć udział w badaniu, żeby pomóc ludziom. Ja po to wstąpiłam do zakonu, żeby służyć Bogu, służyć ludziom. Ja trzeba wziąć udział w badaniu, to ja wezmę udział w badaniu, żeby pomóc innym zrozumieć, jak uniknąć choroby Alzheimera. Ale co jest ciekawe, ona tutaj mówi, że ja z radością będę w nim uczestniczyć, jeżeli z tego może być coś dobrego, może być z tego coś pomocnego. Spójrzcie Państwo, jak ta siostra się zmieniała. W 1927 roku zdjęcie tutaj na górze, zieloną obwódką siostra Nicolette w wieku 20 lat. Następne zdjęcie w 1987 roku w wieku 80 lat. Dla porównania inna z sióstr, która jest tutaj czerwoną obwódką. Widzimy, że ona w 1987 roku w wieku 80 lat jest już na wózku inwalidzkim, więc ta siostra Nicolette była na swój sposób niezwykła. Tutaj mamy zdjęcie z 2008 roku. To jest dokładnie zdjęcie z jej 101 urodzin. Widzimy tam nawet balony w tle. I popatrzcie, jaka ona szczęśliwa. 101-latka. Ona całe życie swoje przeżyła w przekonaniu, że robi coś dobrego, robi coś, co ma sens i naprawdę jest szczęśliwa. Tutaj widzimy ją czytającą, prawdopodobnie czyta Biblię innej z sióstr, która jest, widzimy, już w znacznie gorszym stanie zdrowia. Tutaj mamy inną z sióstr, w wieku 95 lat, siostra Mary Louise Philly, uczestniczka badania zakonnic, jest osobą o bystrym umyśle, z którą można prowadzić żywe dyskusje. Aby otrzymać diagnozę choroby Alzheimera, uczestniczki badania na zakonnicach muszą mieć wystarczającą ilość charakterystycznych dla choroby Alzheimera zmian patologicznych w mózgu, jak również muszą mieć jednocześnie zaburzenia percepcji i zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym wskazujące na kliniczną demencję. Mamy tutaj po lewej stronie półkulę mózgową, taki jakby przekrój mózgu zdrowej osoby, a po prawej stronie mózg osoby w zaawansowanym stadium choroby Alzheimera. Nawet pobieżne spojrzenie kogoś, kto nie jest fachowcem, to widać tutaj dramatyczną różnicę. Ten mózg osoby chorej na chorobę Alzheimera jest skurczony, są w nim te właśnie takie jamy, takie puste komory, puste przestrzenie. I to są właśnie zmiany charakterystyczne, zmiany charakterystyczne dla choroby Alzheimera, takie neurodegeneracyjne. Tutaj mamy jeszcze raz powtórzone to zdjęcie, aby mogło nam się to utrwalić. I teraz, co jest ciekawe w tym wszystkim? To badanie pokazało coś przełomowego, co mocno zaskoczyło naukowców. Badanie na zakonnicach pokazało, że poleganie jedynie na patologii może prowadzić do błędnych wniosków. Okazało się, że około 1/3 sióstr, których zmiany patologiczne mózgu po śmierci wskazywały na chorobę Alzheimera, one osiągały za życia normalne wyniki we wszystkich testach dotyczących sprawności umysłowej i fizycznej. Tak jak mówiłem wcześniej, co roku były przeprowadzane te testy, aby wyłapywać ewentualny postęp choroby. Pokazuje to, że choroba Alzheimera to coś więcej niż tylko patologiczne zmiany w tkance mózgowej, bo 1/3 tych sióstr miała patologiczne zmiany w tkance mózgowej, charakterystyczne dla osób z chorobą Alzheimera, ale nie miała tych objawów właśnie znacznego pogorszenia sprawności umysłowej, jak również fizycznej. To możemy sobie wyobrazić przez taką analogię, jak nasz mózg potrzebuje aktywności, tak jak mięśnie, tutaj po lewej stronie aktywne, widać takie prężne, rozwinięte, po prawej stronie mięśnie nieaktywne i podobnie jest z naszym mózgiem. Nasz mózg jak mięśnie potrzebuje aktywności. I to taki może trochę czarny humor, ale myślę, że taki trafiający do człowieka. Dlatego, że każdy z nas ma oczywiście prostą odpowiedź, kiedy jest zachęcany do tego, żeby wprowadzić pewne zmiany stylu życia ku dobremu, ku swojemu zdrowiu. Ja na to po prostu nie mam czasu.
Dlatego lekarz tutaj, rozmawiając z pacjentem, który patrząc na jego sylwetkę, widać, że ma problemy najwyraźniej z otyłością, prawdopodobnie też problemy z układem krążenia i nie wiadomo jakie jeszcze. Prowadzi dialog z tym pacjentem. Co bardziej pasuje do pana napiętego planu zajęć? Ćwiczenie godzinę dziennie, czy bycie martwym 24 godziny na dobę? No, oczywiście jest to taki czarny humor, ale tak uderza człowieka, że faktycznie to jest nasz wybór i my wybieramy, co bardziej pasuje do naszego planu dnia. Oczywiście zaleca się takie ćwiczenia intelektualne, na przykład w postaci rozwiązywania krzyżówek. Jest to oczywiście świetne ćwiczenie, ale ja chciałbym Państwu powiedzieć, że dla ćwiczenia naszego mózgu są rzeczy lepsze niż rozwiązywanie krzyżówek. Co mam na myśli? Za chwileczkę powiem. Współczesna technika pozwala nam wiele lepiej zrozumieć, jak funkcjonuje nasz mózg. Umożliwia między innymi uzyskanie obrazu aktywności mózgu, szczególnie to na podstawie obrazu z tomografu. Tutaj mamy dla porównania po lewej stronie aktywność mózgu, normalnego mózgu zdrowego człowieka. I tutaj kolorem czerwonym są zaznaczone obszary większej aktywności. Wprowadza się do krwiobiegu taki znacznik, który ten tomograf wychwytuje, i tam, gdzie jest większy przepływ krwi, jest większa ilość tego znacznika, i te obszary pokazywane są na tym skanie z tomografu takim intensywniejszym czerwonym kolorem. Jak porównamy po prawej stronie mózg osoby chorej na chorobę Alzheimera, to widzimy drastyczną różnicę w aktywności mózgu. Tylko niewiele obszarów jest aktywnych, większość jest bardzo mało aktywnych. Oczywiście to nie dzieje się z dnia na dzień. Z postępem choroby aktywność mózgu spada i mamy tutaj trzy takie obrazy. Nie wiem, czy to jest tej samej osoby, prawdopodobnie tak. Z upływem czasu, kiedy normalny mózg po lewej stronie ma taką aktywność. Wczesne stadium choroby Alzheimera pokazane jest na środkowym zdjęciu i zaawansowane stadium choroby Alzheimera. Tu problem może być często w wykryciu w miarę wczesnego stadium choroby Alzheimera, dlatego że osoby, zwłaszcza takie obdarzone wysoką inteligencją, które same zaczynają w pewnym momencie zauważać, że coś z nimi się dzieje nie tak, że tracą pamięć, mają problemy z kojarzeniem, ale często, żeby może nie martwić innych, nie chcą tego okazać i osoby obdarzone wysoką inteligencją, one potrafią przez dość długi czas ukrywać te symptomy i to nie jest dobre, dlatego że im wcześniej coś zaczniemy robić z tym problemem, tym po prostu mamy większe szanse opóźnić przebieg choroby. A jeżeli stosujemy profilaktykę, to nawet od najmłodszych lat już stosować pewne zasady zdrowia, które pomogą nam na starsze lata zachować sprawny umysł i uniknąć Alzheimera. Jest bardzo duże powiązanie między chorobą Alzheimera a chorobami układu krążenia. Także choroby układu krążenia są czynnikami ryzyka choroby Alzheimera, dlatego że nasz mózg, o czym wcześniej mówiliśmy, potrzebuje dużego przepływu krwi, potrzebuje tlenu do funkcjonowania, potrzebuje odżywiania. Te 20% tlenu, 20% kalorii, one są zużywane przez mózg, który stanowi zaledwie może kilka procent masy naszego ciała, ale pobiera olbrzymie ilości właśnie energii do swojej pracy. Co jest też ważne, aktywność mózgu wzrasta nie tylko przy wysiłku intelektualnym, jak na przykład nauka, jak na przykład rozwiązywanie krzyżówek, ale po lewej stronie mamy obraz właśnie mózgu w czasie spoczynku.
tych obszarów aktywności jest mniej, ale widzimy, że nawet zdrowa osoba, nasz mózg w 95% aktywność naszego mózgu to jest aktywność podświadoma. Więc nawet jeżeli świadomie nie skupiamy się na czymś, nasz mózg bardzo intensywnie pracuje. Ale reakcja mózgu na muzykę, mamy tutaj pokazaną ją po prawej stronie, widzimy, że pewne obszary mózgu ulegają zwiększonej aktywności. Także nawet coś tak banalnego jak słuchanie muzyki jest również pewnym ćwiczeniem umysłu. Oczywiście każdy z nas potrzebuje też chwili ciszy, ale chciałem pokazać, że również takie podświadome bodźce mają wpływ na nasz organizm. I to, o czym mówiłem wcześniej, tutaj mamy dowody w postaci skanu z tomografu, mózg po spokojnym siedzeniu po lewej stronie, a po prawej stronie mózg po 20-minutowym spacerze. Także aktywność fizyczna jest bardzo powiązana z aktywnością naszego mózgu. Ja o tym po części też mówiłem w innym ze swoich wykładów. Także aktywność mózgu wzrasta nie tylko przy wysiłku intelektualnym, ale także przy wysiłku fizycznym. Stąd to jest też ważne, abyśmy właśnie ćwiczyli, byli aktywni. Tutaj mamy fragment artykułu poświęconego badaniu nad zakonnicami. Dzień na pranie. Siostry są w nadzwyczajnie dobrej kondycji jak na swój wiek, a ich życie społeczne jest wypełnione aktywnością, troską i wspólnotą. To jest bardzo ważne. Ja będę o tym podkreślał dzisiaj wielokrotnie. Tutaj mamy na górnym zdjęciu po lewej stronie w wieku 106 lat siostra Ester jest najstarszą zakonnicą w zakonie. Cieszy się wykonywaniem prac rękodzielniczych i ćwiczy na rowerku stacjonarnym 10 minut każdego poranka. Ale proszę zwrócić uwagę, z jaką pieczołowitością ona tutaj zajmuje się, tutaj jakiegoś słonia, jakieś rękodzieło robi. Nie sądzę, że robi to dla siebie, nie sądzę, że ma w swojej celi klasztornej całe tutaj mnóstwo takich figurek i że one są ku jej radości. Myślę, że najprawdopodobniej robi to po to, aby później można było sprzedać te prace rękodzielnicze na jakiejś aukcji charytatywnej i funduszami wspomóc potrzebujących. Jest wiele osób, które są hojne i chętnie wspomogą dobry cel, a przy okazji będą miały satysfakcję, że mają takiego pięknego słonia. I zobaczmy, z jaką ona pasją to robi. To jest dla niej jej życie. Ona po prostu tym się cieszy i to widać. Tu druga z sióstr, która robi rękawiczki. Patrzcie Państwo, jaka szczęśliwa, jaka zadowolona, robi sobie na drutach. Też nie sądzę, że robi te rękawiczki dla siebie. Tu mamy inną z sióstr, która z kolei zajmuje się takim robieniem takich lalek. I popatrzcie, jaka ona jest szczęśliwa. Na pewno tych lalek nie robi dla siebie, prawdopodobnie dla jakichś dzieci z jakiegoś sierocińca, dla których to będzie niesamowita radość taki prezent otrzymać. A ona się już z tego cieszy, że taki prezent będzie mogła komuś sprawić i sprawić komuś wiele radości. Także widzimy, że te siostry mają coś w życiu, co sprawia im radość, co jest dla nich motywacją, co sprawia, że życie ich ma sens, ma cel i ma znaczenie. W roku 91 zmarła pierwsza uczestniczka badania i w ten sposób naukowcy uzyskali do analizy pierwszy mózg. I to, co ja już troszeczkę wcześniej uprzedziłem, przeprowadzone autopsje wykazały, że fizyczne uszkodzenia mózgu niekoniecznie prowadzą do upośledzenia funkcji umysłowych. Próbą uzasadnienia tego faktu jest teoria, według której niektórzy ludzie mają dodatkową rezerwę zdolności umysłowych, także nawet jeżeli ten mózg się skurczy, jeżeli pojawią się tam komory, ileś połączeń nerwowych jest przerwanych, to te osoby mają taką rezerwę zdolności intelektualnych, która pozwala im prawidłowo funkcjonować pomimo uszkodzeń tkanki mózgowej. Taką naukowcy wysnuli teorię i szukali argumentów na poparcie tej tezy. W badaniach nad osobami starszymi istnieje jednak problem wiarygodności danych dotyczących przebiegu życia danej osoby, a pamięć nawet u osób, które są umysłowo sprawne, jest w dużej mierze zawodna. I to jest problem osób, naukowców, które badają starsze osoby. Na czym się oprzeć, jeżeli chodzi o ileś lat życia wstecz tej osoby? Jak próbować zrozumieć, kim ona jest dzisiaj przez pryzmat tego, jak przebiegało jej życie w przeszłości? I tutaj zdarzyło się coś niezwykłego w tym badaniu. W czasie jednego z pobytów
W klasztorze dr Snowdon natknął się na oliwkowo-zielone metalowe szafy zawierające osobiste zapiski zakonnic z czasów ich młodości. I to był ten moment, kiedy on krzyknął, tak oczywiście parafrazując, Eureka! Odkryłem! Wszystko zmieniło się, kiedy odkryliśmy te archiwa, mówi dr Snowdon. W latach 30. i 40., kiedy zakonnice były młode i wstępowały do klasztoru, wymagano od nich, by napisały 2-3-stronicowe autobiografie. Tych zapisków było około 180. Naukowcy zauważyli, że te autobiografie zawierały często treści o wysokim ładunku emocjonalnym. Te osobiste zapiski dotyczące życia około 180 zakonnic były w dość podobnej formie. Dr Snowdon mógł rozszerzyć zakres badania procesu starzenia daleko poza ostatnie kilka lat życia, które zazwyczaj tego rodzaju badania obejmują. Bardzo cenne były autobiografie zapisane przez każdą z sióstr w czasie jej wstąpienia do zakonu. Były one pełne podstawowych informacji o tym, gdzie się urodziły, kim byli ich rodzice i rodzeństwo oraz dlaczego każda z nich zdecydowała się wstąpić do klasztoru. To też było bardzo ważne. Motywacja. Za pomocą tych dokumentów Snowdon był w stanie w sposób obiektywny ocenić zdolności umysłowe sióstr w ich młodości oraz w wieku dorosłym. Nareszcie miał narzędzie, które pomogło mu porównać zdolności umysłowe tych sióstr w trakcie przebiegu ich życia. Dr Snowdon, dr Mortimer i psycholog Susan Kemper z Uniwersytetu Kansas przeanalizowali zapiski autobiograficzne zakonnic w poszukiwaniu dowodów na tę dodatkową rezerwę zdolności umysłowych. Susan Kemper, ekspert w dziedzinie wpływu starzenia na używanie języka, wykazała wcześniej, że gęstość myśli, czyli ilość oddzielnych myśli na 10 zapisanych słów, jest dobrym wskaźnikiem poziomu wykształcenia słownictwa i ogólnej wiedzy. Złożoność gramatyczna jest z kolei wskaźnikiem pracy pamięci. Także im bardziej skomplikowane były te zapiski, im bardziej złożone myśli tam były, tym właśnie określali to, że mają większą gęstość myśli. I tutaj mamy dwa przykłady zdań z pamiętników tych zakonnic. Przykład zdania o wysokiej gęstości językowej, czyli wysokiej gęstości myśli. Było to około pół godziny przed północą, pomiędzy 28 i 29 lutego roku przedstępnego 1912, kiedy zaczęłam żyć i umierać jako trzecie dziecko mojej matki, której panieńskie nazwisko brzmiało Hilda Hoffmann i mojego ojca Otto Schmidta. I porównajmy zdanie o niskiej gęstości językowej, niskiej gęstości myśli. Urodziłam się w Eau Claire, Wisconsin, 24 maja 1913 roku i zostałam ochrzczona w kościele świętego Jakuba. Widać drastyczną różnicę w tych wypowiedziach. Ta druga jest taka bardzo lakoniczna, mało szczegółów, tylko suche fakty. Ale popatrzmy na to pierwsze zdanie. Ta siostra, która to napisała, ona uznała, że to jest ważne i ona zapisała to w swojej autobiografii, że ona się urodziła pół godziny przed północą. Jest tu właśnie istotny szczegół, a to nie przed zwykłą północą, bo to miał być właśnie, zaczynać się miał 29 luty, czyli miał nastąpić rok przestępny. Ja narodziłam się tuż przed 29 lutego roku przestępnego i wtedy, kiedy narodziłam się, zaczęłam żyć i umierać. To jest bardzo głęboka myśl filozoficzna. Ja myślę, że ona tutaj zrozumiała, już będąc na etapie wyboru swojej drogi życiowej i chęci wstąpienia do klasztoru, że jej życie dopiero jak się zaczęło, to tak naprawdę ono zmierza ku doczesnej śmierci. Ale myślę, że to ją zmotywowało, że jest nadzieja życia wiecznego i ona chciała wstąpić do klasztoru, aby służyć Bogu najlepiej jak mogła, taki wybór dokonała i aby służyć innym ludziom. Dla niej to było ważne, że to jej doczesne życie, ja myślę, tak to odczytuję między wierszami w tym, co tutaj napisała, że to jej doczesne życie nie jest dla niej aż takie ważne, bo ja zaczęłam żyć i umierać. Ja jednocześnie, dopiero jak zaczęłam żyć, to ja już zmierzam ku śmierci. To życie nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest życie wieczne, do którego zmierzam. Urodziła się jako trzecie dziecko mojej matki, która miała tak a tak na nazwisko. I widzimy tutaj dużo szczegółów. Dla niej to wszystko miało znaczenie. Dla niej było to ważne. I zawarła tutaj wiele szczegółów,
które właśnie miały dla niej ogromne znaczenie. Po zbadaniu zapisków autobiograficznych spisanych przez zakonnice w czasie ich wstępowania do klasztoru, przeciętnie było to w wieku około 22 lat, okazało się, że te zapiski, którym brakuje tej gęstości językowej, złożoności, ekspresji, płynności, funkcjonowały jako znaczący czynnik przewidujący wystąpienie choroby Alzheimera w starszym wieku. U około 80% zakonnic, których zapiski zostały określone jako posiadające niską gęstość językową, wystąpiła w starszym wieku choroba Alzheimera. Także te siostry, które nie miały wiele do zapisania o sobie, które nie przywiązywały takiej wagi do tego, jak ich życie przebiegało do tej pory, 80% z nich właśnie miało problem z chorobą Alzheimera w starszym wieku. Jednocześnie jedynie 10% zakonnic, które miały wysoką gęstość językową w swoich autobiografiach, zachorowało na chorobę Alzheimera, bo te młode kobiety, one już wtedy ukształtowały swój sposób myślenia, że pewne szczegóły w ich życiu są ważne, że one przywiązują do nich znaczenie i to znalazło swoje odbicie w tych zapiskach ich autobiograficznych, później w ich pamiętnikach, o których będę za chwilę mówił. Wyniki badania na zakonnicach wskazują na to, że cechy we wczesnych, średnich i późnych latach życia mają ścisły związek z ryzykiem choroby Alzheimera. My już dzisiaj możemy kształtować zdrowe nawyki, które pomogą nam uniknąć choroby Alzheimera i chociaż nikt z nas prawdopodobnie już nie zostanie zakonnicą, aczkolwiek nic nie jest oczywiście przesądzone, różne losy życia się mogą potoczyć, ale nie musimy być zakonnicami, żeby zaadoptować w swoim życiu pewne zasady, którymi te siostry się kierowały. Także właśnie te cechy we wczesnych, średnich i późnych latach życia mają ścisły związek z ryzykiem choroby Alzheimera, jak również z umysłowymi, poznawczymi upośledzeniami starszego wieku. Kiedy Snowdon i Kemper po raz pierwszy przeczytali autobiografię sióstr we wczesnych latach 90., zwrócili uwagę na to, że pisma te różniły się nie tylko tą gęstością myśli, gęstością idei, ale również ładunkiem emocjonalnym. W tym czasie, mówi dr Snowdon, zwróciliśmy uwagę, że gęstość myśli była bardzo ściśle związana z późniejszymi zdolnościami poznawczymi, czyli ze sposobem, w jaki funkcjonował umysł tych sióstr na starsze lata, ale zauważyliśmy również coś bardzo interesującego w kwestii emocji. I to jest coś pięknego. Analizując autobiografię sióstr, poszukiwali teraz słów sugerujących pozytywne emocje, jak szczęście, miłość, nadzieja, wdzięczność, zadowolenie, jak również negatywnych, jak smutek, strach, niepewność, wstyd. Dr Snowdon odkrył, że te siostry, które wyrażały negatywne emocje, nie żyły tak długo jak siostry, które wyrażały pozytywne emocje. W ramach badania na zakonnicach rozpoczął kolejną analizę, porównując zawartość emocjonalną wczesnych pamiętników zakonnic z tymi pamiętnikami zapisanymi w późniejszym okresie ich życia. Tutaj jest kilka statystyk, ja nie chcę Państwa zamęczać tym, ale one są bardzo ciekawe. Naukowcy, analizując pamiętniki, policzyli ilość pozytywnych, negatywnych i neutralnych emocji w ich historiach. Pozwoliło to naukowcom pogrupować zakonnice według ich poziomu szczęścia, a dokładnie sposobu wyrażania poczucia szczęścia w swoich zapiskach. To jest bardzo ważne, abyśmy wyrażali swój stan emocjonalny, zwłaszcza te pozytywne stany emocjonalne. One tutaj prowadziły sobie pamiętniki, co naukowcy przyjęli jako odbicie ich osobowości. Pogrupowano zakonnice na 4 grupy, od najbardziej radosnych, grupa 4, do najmniej radosnych, grupa 1. I wyniki bardzo ciekawe. Na każdy 1% więcej pozytywnych zdań w ich pismach przypadała o 1,4% mniejsza śmiertelność. Najszczęśliwsze zakonnice żyły 10 lat dłużej niż najmniej szczęśliwe. W wieku 80 lat najszczęśliwsza grupa utraciła jedynie 25% członków, podczas gdy najmniej szczęśliwa grupa utraciła 60%. Szczęśliwe zakonnice miały 80% szanse osiągnięcia wieku 85 lat, podczas gdy najmniej szczęśliwe miały tylko 54% szans na to. 65% szczęśliwych zakonnic dożyło wieku 90 lat, podczas gdy jedynie 30% najmniej szczęśliwych dożyło tego wieku. 54% szczęśliwych zakonnic osiągnęło wiek 94 lat, podczas gdy jedynie 15% najmniej szczęśliwych zakonnic osiągnęło ten wiek.
Także mamy tutaj takie niezbite naukowe dowody, które pokazują nam, że warto żyć szczęśliwym życiem i warto znaleźć w swoim życiu coś, co daje nam pasję, zadowolenie, radość i szczęście. Jeżeli już nic innego nam nie pozostaje, ja każdemu z Państwa polecałbym pracę dobroczynną, służbę dobroczynną, charytatywną dla innych. To daje niesamowitą właśnie radość i niesamowite poczucie szczęścia i poczucie tego, że jest się potrzebnym, ważnym i przeżywa się coś wartościowego. Wierzę, że wiele z tych sióstr, co pokazywałem na przykładach, w takiego rodzaju działalność się angażowało i to pomogło im właśnie być tak niezwykłymi staruszkami. Poniższy wykres jasno pokazuje, że od wieku 75 lat występuje powiększająca się różnica w osiąganej długości życia pomiędzy tymi zakonnicami, które wyrażały pozytywne emocje w swojej młodości i tymi, które tego nie robiły. To był zwyczaj tych sióstr, który zakorzenił się już w ich młodości i warto już w naszej młodości, warto pracować z naszymi dziećmi, jeżeli jesteśmy rodzicami, żeby wyrażały pozytywne emocje. Niech piszą pamiętniki, niech rozmawiają o tym, rozmawiajmy z nimi, z dziećmi, z młodzieżą, aby pomóc im właśnie przeżywać te pozytywne emocje i aby one zapadały w ich pamięci. Także pamiętniki zakonnic to był przełom w tym badaniu i dzięki temu, że dr Snowdon odkrył te pamiętniki, mógł powiedzieć eureka i właśnie mógł podzielić się i na cały świat o tym badaniu swoim czasem było wiele pisane, teraz może troszkę mniej, chociaż to badanie było kontynuowane. Nie wiem, czy jeszcze jest kontynuowane, bo dr Snowdon przeszedł na emeryturę i później ktoś inny przejął to badanie. Ale co jest najważniejsze w tym wszystkim? I na to chciałbym położyć szczególny nacisk. Kiedy przeglądał dr Snowdon te pamiętniki, on odkrył, że te zakonnice mimo podeszłego wieku generalnie nie chorowały na chorobę Alzheimera, które miały pamiętniki zapisane takimi wartościowymi przeżyciami, które miały dla nich głębokie znaczenie, i takie pozytywne emocje się z nimi wiązały. Na przykład zapiski takiej zakonnicy wyglądały w ten sposób. 9 maja. Dziś udałam się do szpitala odwiedzać chorych. Spotkałam tam mężczyznę o imieniu John. Jest ciężko chory. Lekarze mówią, że zostało mu kilka miesięcy życia. Ten człowiek jest bardzo zgorzkniały. Kiedy zobaczył mnie w moim habicie, chciałam z nim porozmawiać, ale kiedy zobaczył mnie w moim habicie, wyprosił mnie, kazał mi wyjść. Był bardzo zgorzkniały również na Boga, którego dla niego reprezentowałam. Kiedy wróciłam ze szpitala, przez całą noc modliłam się za Johnem. Kiedy poszłam do szpitala następnego dnia, coś zmieniło się u Johna. John zgodził się ze mną rozmawiać. Opowiedziałam mu o Panu Jezusie i o zbawieniu i on to zaakceptował. On przyjął to, że może i straci to doczesne życie za niedługi czas, ale czeka go życie wieczne. Jestem taka wdzięczna Bogu. Ja nigdy nie zapomnę Johna. I zakonnice, które miały tego rodzaju zapiski w swoich pamiętnikach, one nie chorowały generalnie na chorobę Alzheimera, dlatego, że one miały rzeczy, które warto było pamiętać. Ich życie było wypełnione aktywnością, dlatego, że nasz mózg reaguje na styl życia, jaki prowadzimy. Jeżeli prowadzimy takie życie, w którym nic się nie dzieje, nie ma nic wartościowego, nie ma nic, co ma dla nas głębsze znaczenie, tylko zaspokajanie potrzeb fizjologicznych, żeby przeżyć do następnego dnia, to mózg po prostu się wyłącza, tak jak niećwiczone mięśnie, bo nie jest nam potrzebny. Jeżeli my nie używamy naszych zdolności umysłowych, które są nam dane przez dobrego Boga, to mózg wyłącza się i to jest, myślę, i to badanie to pokazuje, to jest taka, można powiedzieć, praprzyczyna choroby Alzheimera. Dlatego żyjmy życiem, które ma głęboki sens, ma głębokie znaczenie, w którym dzieją się rzeczy, które warto pamiętać. Bo jeżeli nic się nie dzieje nadzwyczajnego w naszym życiu, i co jest ciekawe, zakonnice, których pamiętniki nie zawierały tak naprawdę istotnych treści, nawet kiedy je pisały, te zakonnice częściej chorowały na chorobę Alzheimera. Wyobraźmy sobie zapisek z 9 maja innej z zakonnic.
Dziś był bardzo gorący dzień. To dopiero maj, ale taki upał. Nic takiego wartościowego, nic, co by miało jakieś głębsze znaczenie. I nie dziwne, że później mózgi tych zakonnic wyłączają się z aktywności, dlatego że nie są jakby potrzebne. Ta aktywność mózgu tej osobie nie jest potrzebna. I organizm jakby samoczynnie wyłącza te części organizmu, które no nie są używane. W efekcie swojej pracy naukowej, tego badania na zakonnicach, dr Snowdon napisał książkę pod tytułem Starzeć się z gracją. Co badanie na zakonnicach uczy nas o tym, jak prowadzić dłuższe, zdrowsze i bardziej znaczące życie. On zrozumiał sens tego badania, że nasze życie musi mieć głębokie znaczenie. Jeżeli mamy żyć długo, sprawnie, nasze umysły mają funkcjonować, to musimy mieć głębokie znaczenie naszego życia. Jeżeli już nie mamy, może w naszym osobistym życiu, czegoś, co wiele się dzieje, zaangażujmy się w służbę dla innych. Nawet jeżeli to by miała być tylko modlitwa za innych, będzie nam to dawać niesamowitą radość i poczucie niesamowitego sensu i ważności tego, co robimy. Jak zachować sprawny umysł i uniknąć Alzheimera? Jakie wnioski z tego badania na zakonnicach? Te kilka, na których się chciałbym szczególnie skupić, ja tak pokrótce powtórzę. Bądź aktywny fizycznie i umysłowo. Wyrażaj pozytywne emocje. Miej wiele znaczących przeżyć o dużym pozytywnym ładunku emocjonalnym, które warto pamiętać i którymi warto się dzielić. Ja tu nawiążę do tych krzyżówek. Bo oczywiście krzyżówki są super, ale czy tak naprawdę Państwo, kiedy rozwiążecie krzyżówkę, dzwonicie do wszystkich swoich znajomych i słuchaj, rozwiązałem krzyżówkę, czy rozwiązałam krzyżówkę, jestem tak szczęśliwa, tak podekscytowana. Nie sądzę. Ale warto jest właśnie robić coś, co ma głębokie dla nas znaczenie, co angażuje nasz umysł i co ma duży pozytywny ładunek emocjonalny, coś, co warto pamiętać i czym warto się dzielić. To jest, myślę, najważniejsze, co ja tutaj dostrzegłem, przyglądając się właśnie temu badaniu i wnioskom z niego płynącym. Działaj z radością i bezinteresownie na korzyść innych. To, co robisz, rób z pasją. Miej znaczące relacje międzyludzkie. Stosuj dietę bogatą w kwasy tłuszczowe omega-3. Jest tutaj kilka innych też rad. Poza tym, na czym skupiałem się w wykładzie, unikaj chorób układu krążenia, nadciśnienie, arterioskleroza, udar mózgu. Unikaj urazów głowy, nie pij alkoholu, nie pal papierosów. Także to są takie dość znane i powszechne właśnie wskaźniki, jak prowadzić zdrowy styl życia, również jako profilaktyka chorób układu krążenia. Ja chciałbym na koniec podkreślić tą szczególną właśnie myśl. Miej wiele znaczących przeżyć o dużym pozytywnym ładunku emocjonalnym, które warto pamiętać i którymi warto się dzielić. To jest takie streszczenie w jednym zdaniu całego tego wykładu. Ja życzę Państwu z całego serca, abyście prowadzili takie pełne znaczenia, pełne sensu, pełne radości życie, co uchroni Was, uchroni Waszych bliskich, jeżeli z nimi tymi informacjami się podzielicie, od problemów na starsze lata życia. Ja chciałbym też zapowiedzieć, że w niedługim czasie będę chciał przedstawić wykład, który będzie pokazywał w praktyce na pewnych przykładach, jak to właśnie robić, jak starzeć się z gracją, jak zaplanować swoje życie, aby ta jesień życia była pełna znaczących i szczęśliwych wydarzeń. Na dzisiaj to wszystko, co przygotowałem dla Państwa. Do widzenia. Mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce, niebawem na kolejnym programie Sięgnij po zdrowie. Do widzenia raz jeszcze.